prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk dzisiaj na amfiteatrze. Za moment rozpocznie się narodowe czytanie. Panie prezydencie, pan również już udekorowany i również przygotowany, bo również i pan prezydent będzie dzisiaj czytał, ma swoją rolę do odczytania. Urząd miasta Biała Podlaska, Miejska Biblioteka. Przygotowaliśmy się, po raz kolejny jesteśmy w narodowym czytaniu. Czy warto i czy to jest też forma promocji miasta, czytelnictwa i integracji mieszkańców? Jest dokładnie tak, jak ujął to pan redaktor. Wszyscy, nie tylko pracownicy wymienionych Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miasta, ale całego szeregu miejskich instytucji stawili się dziś w gotowości bojowej, za co bardzo im dziękuję, angażując się w tę piękną, ogólnonarodową akcję narodowego czytania. Bardzo celny jest tegoroczny wybór lektury. Moralność pani Dulskiej to literatura, która przypomina nam, że sztuka, w tym przypadku literatura, pełni często nie tylko funkcję estetyczną, ma nas nie tylko zachwycać, ale czasem podpowiadać nam potrzeby spojrzenia na świat z trochę innej perspektywy, której czasem nie chcemy dostrzegać, czasem nie umiemy, a taki jest właśnie dramat Gabrieli Zapolskiej. Mówi o uniwersalnym zjawisku wad mieszczańskich, transpokoleniowych. Sam fakt przetłumaczenia jej dramatu na 20 języków pokazuje, że to wciąż zjawisko aktualne, że wciąż powinniśmy pamiętać o tym, że w życiu potrzebna i ogromną wartością jest szczerość i uczciwość we własnych postawach, że wartością jest przełamywanie pewnych niedobrych, niezdrowych, szkodzących jakości naszego życia konwenansów. Trochę więcej odwagi, niech dzisiejsze czytanie właśnie ten walor tchnie w nas wszystkich. Witam Państwa serdecznie. Mam zaszczyt powitać Państwa na 10. jubileuszowym wydarzeniu narodowego czytania. Jestem ogromnie miło, że zechcieliście Państwo spędzić czas razem z nami, zaszczycić swoją obecnością. Wydarzenie organizowane jest pod honorowym patronatem prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Michała Litwiniuka. Organizatorami są prezydent miasta Biała Podlaska, pan Michał Litwiniuk oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Dziękujemy również partnerom, którymi są Nieocenione Wiarskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, Zieleń Miejska, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina i także firma Białkom oraz firma Café Lowe. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na, jak było już wspomniane, 10. jubileuszowej edycji nagrodowego czytania. W tym roku na warsztat bierzemy moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Utwór bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o kontekst społeczny zwłaszcza, ale nie będę, pozwolicie Państwo, się nad tym rozwijał. Chciałbym bardzo oczywiście podziękować pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy zorganizowali dzisiejsze wydarzenie. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni. Dziękuję oczywiście partnerom, tak jak pani Krystyna wspomniała. Zawsze możemy liczyć na wsparcie pana prezydenta. Tak jest również dzisiaj honorowym patronatem objął to bardzo ważne wydarzenie, Święto Literatury Polskiej, więc celebrujmy je dzisiaj. Życzę miłych wrażeń i proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Narodowe czytanie to przede wszystkim nasze wspólne, społeczne obcowanie z literaturą, tą wyjątkową, zjawiskową dziedziną sztuki. Bardzo miłe wrażenie robi fakt, że to nasze narodowe, społeczne, wiarskie czytanie jest także czytaniem rodzinnym. Serce rośnie, gdy widzi się wśród nas i te młodsze, i te dojrzalsze, już szkrawy w takim razie, młodzież. Sam dramat wiele nas uczy, czegoś tej dulszczyzny było w naszym życiu społecznym, towarzyskim, rodzinnym, także miejskim, politycznym, jak najmniej. A wtedy i nasza Biała Podlaska, i Polska będzie piękniejsza. Dziękuję wszystkim Państwu za to wspólne przy i z literaturą spotkanie. Mieliśmy okazję wysłuchać występu pani Marii Bakiery i jej interpretacji utworu Fryderyka Chopina. Zobaczymy również występ Szkoły Tańca Kontra. Kierownikiem grupy jest choreografem jest Dorota Kowalczyk.
Zachęcamy do stemplowania specjalną okolicznościową pieczęcią egzemplarzy książki Moralność Pani Durskiej. Jest także stanowisko sprzedaży wydawnictw Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mogą Państwo nabyć tutaj w Podlaskim Kwartalnie Kulturalnym monografię Białej Podlaski, czy też książki autorstwa dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej doktora Pawła Borka z dziejów 34 Pułku Piechoty oraz 9 Dywizja Piechoty Południowe Podlasie w wojnie polsko-sowieckiej. Jeszcze smaczną kawę uczestnikom dzisiejszego wydarzenia serwuje firma Cafe Los z Białej Podlaski. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy smakosze do skosztowania. Po raz pierwszy zorganizowany został salon literacki oraz salon artystyczny tutaj po bokach. Białscy twórcy i artyści prezentują swoje dzieła. Najważniejsza jest synteza sztuk. I dziś mamy tę niesamowitą możliwość porozmawiać z artystami, poznać ich punkt widzenia. Mamy artystów malarzy, mamy literatów, których znamy w wielu przypadkach być może tylko z okładek ich książek. Natomiast ja z przyjemnością ich Państwu przedstawię. W salonie literackim mogą się Państwo dziś spotkać z panem Jackiem Danielukiem, Waldemarem Golanką, z panem Andrzejem Halickim, z panią Justyną Lipecką, Renatą Marczuk, Agnieszką Panasiuk, Jakubem Piestą, Patrykiem Pykaczem, Patrycją Rytel, Grzegorzem Szupilukiem i panem Maciejem Szupilukiem. Mamy wielką rozpiętość gatunków i rodzajów literackich. Bardzo zachęcam do rozmów. Natomiast po prawej stronie, mojej prawej stronie, mamy salon artystyczny reprezentowany w tym momencie przez nasze wspaniałe malarki, panią Danutę Koszałko i panią Magdalenę Wójcik. A ponadto możecie się Państwo zapoznać tu z twórczością Renaty Harasimiuk, Macieja Falkiewicza, Natalii Grabko, Kai Gromackiej, Sylwii Kalinowskiej, Adama Korszuna, Piotra Kowieskiego, Janusza Maksymiuka, Renaty Sobczak i Agnieszki Wołosowicz. Serdecznie zapraszamy do tych spotkań w imieniu artystów. Spośród uczestników na zakończenie zostanie rozlosowanych 10 nagród, prezentów. Przed amfiteatrem jest rozstawiony także barwny ogródek dla dzieciaczków. Punkt promocji szczepień zorganizowany przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. I jeszcze raz przypominamy o możliwości uczestnictwa w spisie powszechnym. Tutaj mogą się Państwo spotkać z naszymi rachmistrzami, a także zagłosować na małe i duże projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Szanowni? Kucharka, Hanka, wstawać! Co? Jeszcze czas. Księżniczki, nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować, palić pod kuchnią. Hanka, chodź, palić w piecu, w salonie, a żywo. Heś, Kamela, wstawać, lekcje przepowiadać, gamy do grania. Prędzej, nie gnić w łóżka. Jak palisz, skaranie Boże, z tym tłumokiem. Do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się. Ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj, zbudź panienki, a jak nie chcą wstawać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny, wstają? Pościągałam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. Wielka afera. Zagoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. Ja o wszystkim myślę muż. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Proszę wielmożnej pani. Ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się uważ. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej się w głowie poprzewróciło. A czy wiesz, o której twój syn do domu wrócił? Zwariować można z tym człowiekiem. Tak go mama wychowała. Nie, to już zanadto. Dobranoc, idę się zrzemnąć. A biuro? Nie ucieknie. Zbyszko.
Jesteś sama? Daj mi pan spokój. Cóż ci za mucha na nos siadła? Chodź tu, pokaż mordeczkę. Czekaj, słowa. Taka jesteś brzydka, jak się nadmiesz. Pewnie. Te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsze. A, ten cię wielbi. O to ci chodzi. Mnie o nic nie chodzi. Tylko nie chcę, żeby mnie pan zykował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Ja ta nie potrzebuję. Może chce pan iść do tych panów. Albo to prawda. Aż się za mną trzęsiesz. Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wejdzie. Ale o, pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. Figa. A ty, szelmo. Ja? Ależ Zbyszko, ja właśnie myślę przeciwnie. Daj mi spokój. Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilkę. Niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak. Wrzucę tylko co na siebie. Proszę panią na kanapę. Dziękuję. Tylko parę słów. Dostałam list pani. Pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak, pozawczoraj mnie mama przywiozła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. Och, w domeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża, stanowisko. Tak, ale proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, żebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Nie ma co, o! Byt zabezpieczony, to podstawa życia. A co do męża, można go uchodzić. Pensję zabierać, gdy zaoferuje. Co dzień dwie szóstki na kawę do łapy, a cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki pan może cię zrujnować. Taki terkot, że spać nie można. Tym lepiej pójdziesz może do biura. Jak się masz, stara? Jak się masz, pokrako? Bardzo zielony? Jak kłamie, to kłamie.
Tu wszyscy kłamią, ale Boga chwała zostać w spokoju, dziewczynę. Znów się złościsz, a byłeś już jakiś lepszy. No, mylę jeszcze trochę. Powiedz wyszła, czy dobrze? Mój król, tak? Ależ nie, przegnij się trochę jeszcze. Jak dobrze, jak miło, jakby po powietrzu się latało. Co się tu dzieje? Co za mało? Dopełnię edukacji mojej siostry. Hej, Szancie, jak możesz tu? Co to? Z tobą to też jest krzyżmański, albo chodzisz na krzyżmański. Pani Koszonko, jak artysta walczy z kolorem? Odbieram wibracje kolorów. To ostatni zielony kolor, proszę Panie nasze, ze służby, zielony kolor, niesie taką wibrację spokoju i bezpieczeństwa. Więc fantastyczny kolor, odbieramy to służby słowa. Natomiast kolor czerwony bardzo pobudza nas do życia, do dajemy energii, w związku z tym, mamy kolor tych Tuzetka czerwony. Ja obecnie jestem w wibracji koloru białego, stąd te moje braty są takie biało-szare. Dlaczego biały? Biały kolor przekuszy najwięcej światła, jeśli jesteśmy w bardzo wysokiej wibracji, taki wewnętrzny, spokojny, harmonijny. Więc ten kolor, który jest w nas, przedstawiamy na później. Tutaj sympatyczna koleżanka Marta, już może ona inaczej odbiera, inaczej przekazuje. Taki jest mój przekaz. A, o kolorze. Mogę przeczytać jeszcze, mówiąc do tego, co Danusia powiedziała. Pierwszy wiersz, który jest w moim tomiku. Tytuł Biel. Biel. Głośne jest twoje milczenie i wielkie są twoje oczy. Zdołało się w nich odbić wszechświat, cała mnogość niewiadomych, ogrom życia i pustki. Jesteś prawdomówny jak wiem, najbardziej kolorowa z barw. I rzeczywiście jest tak, że trzeba walczyć z kolorami, akurat walczę teraz z kolorami, bo czuję, że kolory wprowadzają takie zakłócenie wokół mnie i jakby zaburzają twórczość, czyli to, co jest na zewnątrz, musi być bardzo monochromatyczne, żeby mogła namalować coś, co bez tych zakłóceń. I rzeczywiście one mają ogromne znaczenie i ostatnio rozmawiałam z moją córką o tym, jak osobie niewidomej tłumaczyć kolor. I to jest takie bardzo ciekawe zagadnienie i na przykładzie różu, różowego koloru, który bardzo lubię, jest dla mnie bardzo symboliczny, takie ma znaczenie symboliczne, no to wtedy można sobie wyobrazić delikatność, słodki smak w jakiś taki sposób i no i te kolory w ten sposób na nas oddziałują, a będąc artystą, czy pracując w sztukach wizualnych, no to już świadomo można tym jakoś tam też się posługiwać jako narzędzie. I co i co? Tak jest, jak ja mówiłam. Ładna historia, Artopek. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale, żeby mnie tato skórę stanę, nie pojadę. Zresztą nie być jeszcze daleko. Może się jeszcze to zmieni. Ale takim jak ja to cygane los wytnął. Nie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, Boże, to chyba się nie to. Dużo by ci pomogło. Świeć na wszystko pomoże. Głupia jest. Ale. Cicho bądź nie płacz, bo nie diabli wezmę. Proszę pana, co ja teraz zrobię? Artopek! Hanka, ja słyszałam, że się Zbyszko o coś na ciebie gniewało, prawda? Nie. Ale słyszałam i boję się, że to przeze mnie. Pewnie odego narzeczonego, co go masz na wsi. A dlaczego Hanka się z tym kryła? Dlaczego teraz to już trzeba przestać do niego pisać? Co się tak na mnie patrzysz?
Ja wszystko wiem. No wszystko to się ciebie i Zbyszka dotyczy. Rozumiesz? I nie trzeba się bać. Ja będę z nami. Ojca też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni, gdy już ślub się odbędzie. To co panienka mówi? Któż by się ze mną teraz ożenił? Jak to? Kto? Ano któż by cudze dziecko wziął? Cudze dziecko? O czym ty mówisz? Hanka. A może ty już wdowa, że masz dziecko i tego Zbyszkowi nie mówisz? Któż panienka mówi, że wszystko wie? No, niby ty i Zbyszko to będziemy zając, ale trudno. Dlaczego nic nie mówisz, Hanka? Dlaczego ciągle płaczesz? Przecież ja do ciebie z najlepszą intencją. Nie płacz, to się jakoś ułoży. Nic się nie ułoży. Pomsta na mnie, nieszczęście. Och, czemu ja się rodziłam? Boże. Nie płacz, Hanka. A żebym nogi połamała, nim tu nastała. Hanka, nie płacz, bo mi serce pewnie. Niech mnie panienka puści. Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte. Cóż wy tu robicie, to chciałem powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę. To prawda, ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. A cóż tu mama będzie mieć do czynienia? Jak to? Ona głównie. Ja cioci powiem. Wszystko jak nas powiedzi. Ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu stało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Tylko tyle? Ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być, bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia. Najprzód, skąd to wiesz? Ja podpatrzyłam niechcący. Jak Bozie kocham, ja zaraz potem oczy zamknęłam. Lepiej było przedtem. Cóżeś widziała? Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni się już całują. No skoro się już całują. Tak, tak. Ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to mną coś tak dziwnie zatarga. I nie płakać mi się nie chce. I smutno, i miło. Ale to ja, a mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Nie bój się, cielątko. Mama Zbyszka za to nie przeknie. Żeby to jeszcze tylko, ale jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze finansowość tam na wsi i potem to już nie wiem. Jest jeszcze cudze dziecko. Cudze dziecko? No tak, Hanka mówiła. No, no, jak mówiła? Ja jej mówię, pójdziesz za mąż, niby za Zbyszka. Ja ciągle myślałam, a ona nie płacze, ale ryczy i woła. A kto mnie teraz z tym dzieckiem weźmie? Tak powiedziała? Ciociu, ja nigdy nie kłamię. Tylko ja tego wszystkiego ani weź pokombinować nie mogę. A ciocia co rozumie? Rozumiem, rozumiem. Niech mi ciocia wytłumaczy, moja najdroższa. Nie, panienko, ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech mama pamięta. Trzymać języczek za zębami. Ani słowa o tym do nikogo. Ani słowa. I dalej nie podpatrywać. Jakby się to znów zobaczyło, oczy zamknąć. Dzieci są po prostu szczere. I zaskakują pytaniami. Kiedy jak mam spotkania w przedszkolu. Ostatnio miałem takie zdarzenie, że był konkurs plastyczny rysunków do moich pajeczek, wygrały jakieś dzieci i
zawsze propaguję czytanie, że warto naprawdę czytać. Ja sam bardzo dużo czytałem. Zawsze zachęcam do korzystania z bibliotek, żeby dzieci chodziły, czytały, wypożyczały książki. Jeżeli ktoś się psuje, no to żeby to rozwijało. Co trzeba robić, żeby nie pracować? Po prostu trzeba robić to, co się lubi, czyli jak to się rysuje. Może z tego nieźle żyć, bo wiem, ile zarabiają ci, co robią rysunki do wydawnictw, do moich bajeczek dla dzieci. I właśnie zadałem, no i tam tłumaczę dzieciom, i w końcu pytam, czy dzieci, co trzeba robić, żeby nigdy nie pracować? No rączki w górę i no słucham, trzeba czekać na zasiłek. Wydały się twoje strachy z hasło. O, siakry! A patrz mi, dużo ci pomoże. Matka Kankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor uwodziciela każe ci teraz zrobić dla tej ofiary. Śmija! Byłam pewna, punkt wyjścia. Nic, doprowadzasz mnie do pasji. Matka, a ty tu? Nie wychodź, masz z tobą rachunek. A więc wie, tak, o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, żeby nie mówiła o tym. Taktu, taktu, nie śmiesz mówić o tacie. Ty, który taki skandal wywołałeś po rodzicielskim domu. Jak to się rozniesie po ulicy, to moja rzecz. Bezwstydnik do tego doprowadzić, żeby mnie potem byle kto o oczy tym wykarał? O, przepraszam. Tym byle kto mam być ja, tego już za nadto. I to ciocia tak mówi. A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, to będzie kłamstwo. Takie jak ty, to nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem, ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Więc o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. Nieprawda. Nieprawda. Przez palce się patrzyło. Przez palce. Dopiero jak grozi głośny skandal, to nazwyszka na Hankę. A to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Nie kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Kłamie. Nie kłamie. Prawdę mówi. Ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tak tu pełza, tak brudno, tak ohydnie, co to aby za ścianę nie wyszło. Ale kto jak sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Co
chce nam powiedzieć, jak się z Hanką ożenię. Jezus Maria, szlachcie drogi! Hanka, rzuć te łapy. Zostajesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała? Zostaniesz, ja się z tobą ożenię! To na nic się nie zda. Zbyszko, upamiętaj się. Melisia, widzisz, jak on przysypia mnie nad synową? Wróć się, wdrożyc! Przednij do czy co? Może się opamięta? To na nic, tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Radkowskie, jakby się ktoś zapytał, wtedy mama powie, że nie z domu, a z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hata! Pani Tulu, i proszę błogosławieństwo. Proszę, wielmożnej pani, ja... Idź precz! Felicjano, odezwij się! A wiem was wszyscy jadli. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Tu twoje miejsce. Zbyszko! Siedź, nie ruszaj się. Jak to otworzyć? I niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie duńskie przyjmują. Że obie panie duńskie. Jezu! O Jezu! Moja
moja Aniu. Ja wiem, że to przykre przejścia, ale to trudno. Zobaczysz, że jeszcze będziesz bardzo szczęśliwa ze Zbyszkiem. Ubierzesz się inaczej, znaczy ci ręce glicerną, nauczy cię ładnie pisać, nie będziesz nic robić. Boże, kiedy ja już będę naprawdę czegoś porządnie się dowiem? Kiedy ja już będę duża? Kiedy nie będzie przede mną żadnych tajemnic? A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. Idź, idź. To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie rozświetliło. Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć. Przed chwilą sama się pytałaś. O co? O te dzieci. To co innego. Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to brzydkie. Wcale nie, to jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem smutno. O, idzie lump. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszło. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się. Mój złoty. Powiedz. Powiedz, ja nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz, a ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Likiery piłeś. Ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Uff, jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj, ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach, jak ty. To wy, ta praczka? Rączki całą niewielmożnej gospodyni. A cóż to? Będzie znów duże pranie? Niech mnie ciocia posłuchaj. Nie, moja dobra kobieto, my to was zawezwali. Całkiem o co innego. Rączki całuję. Tu chodzi o Hankę. A, widzicie, tak się stało. Hance trafia się doskonały mąż. Cóż ty? Zaraz, ciociu. Doskonały mąż. Otóż, ponieważ to jest poczciwy rzemieślnik wychowany w cioci, więc my chcemy na przykład wiedzieć, jaka też to uczciwość kańczyna, bo to w takiej małej mieścinie, to rozmaicie, jak to pani Pedrakowa wie. No, no, tak, wymusza pani, niby to swoje rzeczy. Właśnie. Więc co do Hanki. Jak się ona tam sprawiała w domu, tylko niech Pedrakowa powie pod przysięgą, jak nas powiedzieć, bo to ważna sprawa. Niby co do Hanki, a wymusza pani, to dziewczyna była jak szklanka. Nawet rysy nie było. Moglibyście na to przysiąc. Przed przenajświętszym sakramentem zajął jak za siebie. No a ten Finansbach? To insza inszość. On się z nią zaręczył, ale co do tamtego, to o! Tylko, że nie było pieniędzy niby na gospodarstwo, więc bez to się ślimaczy. Ale to całkiem uczciwie i honorowo. To sam ksiądz proszę może poświadczyć. No a tu w mieście? A to już inna chyba wielmożna pani gospodyni wie. Bo przecież dziewczyna niby tu jakby pod opieką. A może się pani Pedrakowa wódki napije? Rączki całuję wielmożnej pani. Ja przysięgę od wódki skłaniałam. Drogi wielku. No chyba. Daję wielko coś słodkiego. Pani Pedrakowa myśli, że Hanka może z tym sumieniem iść do tego, co jej się trafia? Proszę wyjaśnij pani, jak się jemu podoba, to chyba nie będzie taki skrupulant. Chodźmy się dowiedzieć, jakie formalności. Gdzie Hanka chrzczona? Trzeba będzie jej metrykę, rozumiecie? Zresztą przyjdźcie jutro, to się wszystko ułoży. Wie ojca i syna. Chyba wielmożny młody gospodarz jest pomylony. Albo bardzo na honorze delikatny. Jak wy to rozumiecie? Ano, proszę wielmożnych pań, ja ta ślepa nie jestem. Ja przecie wiedziałam, co i jak. Dość było patrzeć, jak ta Hanka przymizerniała, a beczy po kątach, a do mnie wypadła, a jej zawsze mówiłam. Nie becz, pan jest godny, z rodziców świętych, pan się zabezpieczy. Ale żeby się żenił? A cóż wy myślicie, że ja pozwolę na małżeństwo? A broń Boże, bez błogosławieństwa mamusi, my ta do ołtarza nie pójdziemy.
ale chyba wielmożna pani gospodyni nie będzie dęba stawać, żeby się uczciwa rzecz nie stała. Skoro młody pan chce, to już od Boga natchniony, aby sierocie krzywdy nie robić. Całe jej wiano była ta uczciwość, a dziś nikt jej nie weźmie, bo bogactwem swego pochabienia nie przykryje, a jeno jeszcze pieniędzmi ludzkim oczy, ludziom oczy wydzić można. Tak, macie rację, pieniędzmi. Może jeszcze kieliszeczek, a nie Ciu? Nie mam więcej. Co Ciu? Może ofiarować pewną sumę. Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Pomów ty jeszcze ze Zbyszkiem, moja droga. Może on ciebie usłucha? Bój się Boga płacić. Jak on powie, że nie chce, to wszystko się ułoży. Pomów z nim. Dobrze, ale wiecie też, że to będzie fajne. Więc powiadacie, że pieniądze. To grunt, wielmożna pani, taki już teraz świat.